Witam Państwa, Agnieszka Łakoma. To jest wywiad gospodarczy z cyklu Gorące Pytania. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, czy Europie nie zabraknie gazu na najbliższą zimę. Poprzednia zima minęła nadspodziewanie dobrze. Pomimo kryzysu energetycznego, pomimo faktu, że Rosja napadła na Ukrainę i drastycznie zdrożały surowce, Unia Europejska zaproponowała krajom członkowskim kilka rozwiązań, z których część udało się wdrożyć, a jednym z kluczowych było to, żeby na czas przed zimą w sposób bardzo znacząco uzupełnić magazyny. Udało się to, udało się też pod tym względem, że zima była bardzo łagodna. W magazynach pozostało jeszcze dość dużo gazu, co oznacza, że koszty napełniania tych magazynów przed następną zimą nie będą aż tak duże. Ale czy rzeczywiście Unia Europejska ma odpowiednie sposoby na to, żeby uniknąć kryzysu kolejnej zimy? O tym porozmawiam z moim i Państwa gościem, a jest nim pan Andrzej Sikora, prezes Instytutu Studiów Energetycznych. Witam serdecznie, panie Andrzeju. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa również. Spróbujemy dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, czy wspólne zakupy gazu w Unii Europejskiej mają sens. Mówimy o wspólnych zakupach, ponieważ po raz pierwszy Komisja Europejska zdecydowała się, oczywiście przy wsparciu krajów członkowskich, na podjęcie takiego, bym powiedziała, bardzo odważnego działania. Oprócz faktu, że kraje członkowskie będą musiały na kolejną zimę wypełnić magazyny w sposób zadowalający, czyli przynajmniej na poziomie 90%, co wydaje się chyba troszkę takim wyzwaniem, ale niezbyt wielkim w kontekście tego, że pozostało jednak sporo gazu w tych magazynach, to czy ten drugi mechanizm, który ma zapobiec ewentualnemu kryzysowi, właśnie wspólne zakupy gazu, są takim mechanizmem, który może faktycznie na lata spowodować, że w Unii Europejskiej nie będzie kłopotu? Jak pan to ocenia? No, przede wszystkim bardzo się cieszę, że mamy najwyższy z ostatnich 5 lat stopień zapełnienia tych magazynów, to jest średnia 56%, kiedy na przykład o tej porze roku bywało 22-23%, więc to jest rzeczywiście dużo więcej. Natomiast ten pomysł wspólnych zakupów gazu ziemnego to jest pomysł nie nowy i on jest jakby trochę odgrzewany. I no ostatnio nawet podane zostały listy 61-62 firm europejskich, które zgłosiły akces do tego typu działań platformy. Nasz Orlen ciągle rozważa taką możliwość. Natomiast ja generalnie jestem przeciwny działaniu, które nie jest działaniem rynkowym, a to jest próba trochę kartelizacji rynku odbiorcy w tym momencie, próba oddziaływania na cenę przy dość słabo jednak rozwiniętej infrastrukturze magazynowej, a przy silnie rozwijającym się znowu po pandemii rynku azjatyckim, to może być naprawdę bardzo trudne. Ale trudne dlatego, że nie mamy odpowiedniej sieci przesyłowej na terenie Unii Europejskiej, jak rozumiem, bo to jest ta kwestia tej sieci gazociągowej. I druga kwestia to taka, że Unia Europejska może nie mieć takiej odpowiedniej siły przebicia, żeby zachęcić jednak eksporterów gazu do współpracy. Czy to może też być problemem? To może do końca tak nie jest, dlatego że tych eksporterów da się policzyć na palcach jednej ręki i tak naprawdę to trzeba się zastanowić, jak ułożyć stosunki najpierw ze Stanami Zjednoczonymi, potem z Katarem, krajami Zatoki, również z Australią. Natomiast trochę mam takie wrażenie, że to jest jednak takie działanie, jak nie potrafimy nic innego zrobić, bo tym trzecim elementem, o którym nie powiedzieliśmy, to jednak są horrendalne oszczędności w zużyciu tego gazu. Mówimy o praktycznie 20% zniżce, zmniejszeniu spożycia gazu rok do roku, mimo że ta zima też była lekka. I no, niewiele więcej możemy zaproponować w tym momencie. Znowu trzeba się zastanowić, co by było, gdyby zima okazała się jednak zimą ciężką. Historia 5 ostatnich lat znowu jest taka, że ta nasza zima dzięki Bogu jest cieplejsza znowu w tej perspektywie 5-6 lat. I trudno się spodziewać, że ona może być aż tak ciężka, ale tu kłopot jest na przykład z takimi wahaniami temperatur, a one się zdarzają w Europie, że w ciągu 2-3 dni ona zjedzie do minus 30 stopni 2-3 razy w ciągu roku, a to wtedy będzie oznaczało jednak wyłączenia lokalne.
Czyli tak naprawdę nie możemy mówić, że jest wszystko bardzo dobrze i że nie należy się obawiać kolejnej zimy. Czy taki jest wniosek z tego, co pan mówi? Bo z jednej strony są takie głosy podobne do tego, do tej opinii, którą pan przed chwilą wyraził, że faktycznie sytuacja może być trudna i wszystko właściwie w ręku Pana Boga, czyli generalnie zależy od warunków pogodowych. A z drugiej strony mówi się o tym, że też Komisja Europejska, wychodząc z założenia, że trzeba odchodzić od paliw kopalnych, będzie narzucała coraz większe takie ograniczenia, jeśli chodzi o zużycie gazu. Oczywiście co do węgla, to wszyscy wiemy, jak wygląda sytuacja. Natomiast jeśli chodzi o gaz, znowu jest ten mechanizm, delikatnie rzecz ujmując, zachęcający do tego, aby oszczędzać gaz też kolejnej zimy. Czy Komisja Europejska pójdzie w tych dwóch kierunkach właśnie? Jeden kierunek wspólne zakupy, drugi kierunek oczywiście napełnianie magazynów, a trzeci kierunek oszczędności, i to są te sposoby, no właściwie jedyne słuszne, które można wykorzystać, żeby nie mieć problemów najbliższej zimy? I przygotować się również na te najgorsze scenariusze, a mówię o dwóch złych scenariuszach. Pierwszy to jednak ataki na infrastrukturę, które mogą się wydarzyć. I drugi scenariusz to to, że przy niskich temperaturach trzeba będzie lokalnie odbiorców wyłączać, stosując stopnie zasilania. I to trzeba dzisiaj już mówić, że w krótkim terminie, na tę najbliższą zimę, tego typu przygotowania muszą być robione, bo no nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. Ale pan wie, panie prezesie, że to brzmi strasznie, dlatego że mamy lato i raczej wszyscy sądzili, że skoro udało się tą zimę taką strasznie kryzysową przejść, to kolejna nie będzie gorsza. A tutaj mówi pan o tych, o możliwości wyłączeń. Czy tak naprawdę raczej chodzi o takie działanie wcześniejsze, wyprzedzające, opracowanie odpowiednich mechanizmów, żeby te wyłączenia nie były strasznie bolesne? Czy mówimy bardziej w tych kategoriach? Tak, dokładnie tak, dlatego że możemy się przygotować na to, że te wyłączenia nie będą dotyczyły ludności, nie będą dotyczyły szpitali, czy takich no, miejsc, gdzie ten gaz jest niezbędny. Natomiast już mamy praktycznie 15-16 miesięcy wojny, kiedy naprawdę mogliśmy się przygotować, i te działania, no, z mojej wiedzy, one są podejmowane. Pewnie na dłuższą perspektywę to trzeba inaczej budować rynek energetyczny, szeroko pojęty, bo i gazu ziemnego, energii elektrycznej w Europie, bo to, co do tej pory mamy, kompletnie się nie sprawdziło. To może porozmawiamy teraz o cenach, dlatego że powstaje takie wrażenie, że trochę powiało optymizmem, ponieważ ceny w ostatnim czasie znacząco spadły. Mówimy tutaj o gazie, o tych notowaniach holenderskiego hubu. Wszyscy myślą, że właściwie to jest świetnie, bo jest lato i dlatego ceny są niższe, i to jest klasyczna sytuacja, ale z drugiej strony też nie brakuje opinii, że przed zimą te ceny mogą jednak wzrosnąć i trzeba bardzo poważnie liczyć się z tego typu sytuacją. A jaka jest pana opinia? Podobna. Trzeba się liczyć z taką sytuacją, że te ceny mogą gwałtownie wzrosnąć, i to nawet niekoniecznie przed zimą, tylko wcześniej, bo na przykład zapotrzebowanie na LNG w Azji rośnie gwałtownie. To jest to, co dzisiaj obserwujemy. Ale nie możemy być tak optymistyczni, ponieważ one spadły, ale one są ciągle wyższe jak jeszcze przed wojną. Tak? I mamy dzisiaj w Europie ceny gazu ziemnego są 6 razy wyższe niż w Stanach Zjednoczonych. 6 razy. No to myślę, że to jest taki sygnał jednak dla Europy, że sytuacja wcale nie jest łatwa. A gdy rozmawialiśmy o możliwości sprowadzania gazu do Europy, wymienił pan te kierunki, o których wszyscy wiedzą. Ja miałam wrażenie w ubiegłym roku, że gdy był kryzys, to wszyscy politycy albo przywódcy unijni i krajów unijnych rozjechali się w różne strony świata w poszukiwaniu tego gazu, mówiąc oczywiście tak kolokwialnie. Czy myśli pan, że teraz, w tym roku, trzeba się liczyć z taką samą sytuacją, czy jednak to będzie tak, że ta wspólna platforma zakupów gazu może spowodować, że pojawią się dostawcy i jak gdyby poprzez tą wspólną platformę będzie o wiele łatwiej negocjować? Negocjować może tak, natomiast proszę popatrzeć, że to rozjechanie w zeszłym roku spowodowało, że Europa zgarnęła praktycznie wszystko, co było na rynku spot dostępne w maksymalnych możliwych cenach. Więc zrobiliśmy operację, która no, nie przysporzyła nam chwały. Przepłaciliśmy i w ten sposób bogatej Unii udało się.
Platforma próbuje stabilizować te ceny, natomiast my jesteśmy w dość dużym rozjeździe, bo Europa w dalszym ciągu nie chce podpisać kontraktów długoterminowych. Mając na uwadze to, co mieliśmy z Rosją 20-30 lat, to dzisiaj wszyscy w Europie tych kontraktów długoterminowych się boją, a Amerykanie mówią: uwierzcie nam, wartałoby się zapisać na dłuższą umowę. Nie mówiąc o tym, że Katar kompletnie nie chce rozmawiać o innych niż co najmniej 10-15-letnich kontraktach, i oni takie podpisują właśnie z Azją. No właśnie, w ubiegłym roku też, gdy kanclerz Scholz podróżował po Katarze i innych krajach w poszukiwaniu gazu LNG, tam bardzo długo trwały te negocjacje między niemieckimi firmami, a właśnie katarskimi koncernami. I ta kwestia tych długoterminowych umów była tak naprawdę kwestią kluczową. Czy to nie jest tak, że jednak Unia Europejska, bez względu na ten plan, który wiąże się ze wzrostem udziału odnawialnych źródeł energii, będzie trochę przymuszona do tego, żeby postawić na kontrakty długoterminowe, jeżeli nie chce znowu przepłacać za gaz i jeżeli nie chce doprowadzić do tego, że będą wyłączenia w kolejnych zimach? No ale proszę sobie uradzić polityków, którzy będą musieli stanąć przed opinią publiczną i powiedzieć, że to, co do tej pory mówiliśmy o odejściu od paliw kopalnych, a tu kontrakt długoterminowy, to tak niefajnie marketingowo wygląda. Ale pan wie, że też niefajnie marketingowo wyglądały opinie pani Angeli Merkel już po wybuchu czy agresji Rosji na Ukrainę, więc ja mam wrażenie, że niektórzy politycy jednak zachowują się tak, jak się zachowują, i czasem nawet to, że to trzeba wyjść przed opinię publiczną i coś powiedzieć tego typu, co pan przed chwilą stwierdził, to myślę, że na niektórych nie robi to wrażenia. Ale wracając do naszego... Może wartałoby polityków odstawić od kontraktów gazowych, niech się tym zajmują fachowcy po prostu. No myślę, że to jest najlepszy wniosek z tego wszystkiego. A skoro jesteśmy przy takim wniosku, to czy w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej są tacy fachowcy, żeby negocjować te wspólne zakupy gazu? Nie dam się namówić na takie oceny. Występuje często jeden z komisarzy unijnych odpowiedzialnych właśnie za te kwestie. Nie będę przytaczać nazwiska, bo to nie o to chodzi. Natomiast ja odnoszę wrażenie, że jednak koncentruje się głównie na nawoływaniu krajów unijnych do tego, żeby przystąpiły do platformy i zachęcaniu dostawców, żeby się pojawili po drugiej stronie, więc mam wrażenie, że troszeczkę niewiele wynika z tych jego apeli. Zresztą niedawno też był po raz kolejny cytowany. Ale nie w tym rzecz. Gdybyśmy mieli zbliżać się powoli do podsumowania naszej rozmowy, to ja mam takie dwa wnioski. Pierwszy wniosek to taki, że wspólne zakupy gazu mają sens, ale czy zakończą się sukcesem, to już jest inna kwestia. To warunek konieczny, niewystarczający, tak jest. Właśnie. I jak pan to ocenia? Czy faktycznie Unia może liczyć na ten sukces, czy może nie do końca, jeśli chodzi o wspólne zakupy? Ale jak definiujemy sukces? No tak, że po pierwsze wynegocjowana będzie dobra cena, po drugie będzie odpowiednia liczba dostawców, po trzecie, te dostawy będą na pewno, a po czwarte, że zostaną rozprowadzone po kontynencie. No to jestem bardzo sceptyczny. Znaczy, dałbym wszystkie pieniądze na to, żeby się to udało, ale tak jak mówię, sceptycyzm po mojej stronie jest duży. No i gdyby, tak naprawdę podstawowym parametrem jest pogoda na przyszły rok. Czyli tak naprawdę, proszę państwa, wszystko zależy od pogody, czyli ludzie po raz kolejny nie bardzo mają wpływ na to, co się będzie działo u nas na starym kontynencie. Pozostaje mieć nadzieję, że zima będzie ciepła. Ja dziękuję mojemu i państwa gościowi. Był nim dzisiaj pan Andrzej Sikora, prezes Instytutu Studiów Energetycznych. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję serdecznie. Agnieszka Łakoma, żegnam państwa.